No teraz włączyłem. Powinno być. Muszę przymknąć okno. Dobra, to witam, czekam na potwierdzenie, czy wszyscy gotowi. I zaraz zaczynamy dzisiejszy trening. Jest? No, widzę, że są potwierdzenia, więc zaczynamy dzisiejszy trening. Witam wszystkich. Przechodzimy do tego jak zawsze, czyli zaczniemy trening od ceremonii. Stajemy sobie, muszą widać rej, poz, sezam. Wyprostować się, mokso, zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Otwieramy oczy. Czemni rej. Os. Shikani rej. Os. Kani rej. Os. Sieroksu. Rej. Os. No i zaczniemy jak. Jak każdy trening. Zaczniemy od króciutkiej rozgrzewki. Łapki. Biegniemy. Ja mam nadzieję, że część z Was przynajmniej się już troszeczkę rozgrzała, tak jak prosiłem wczoraj. Biegniemy, biegniemy, ręce pracują. Ok, wystarczy. Luźno bioderka. W drugą stronę. Na boki. Rozcieramy jedno kolano. Drugie. Ok, midzi ręka. Shiro. Hidari. Shiro. Prawa ręka za łokieć. Naciągamy. Rozluźniamy. Hidari. Drugą stronę. I moje ręce. Shiro. Ok, dzisiaj troszeczkę więcej porozciągamy nogi, bo zamierzam dzisiaj dokończyć kata Heian Sandan, a tam będzie potrzebne troszeczkę popracować nogami, więc robimy kółeczka na zmianę, kolano w górę i na zewnątrz. Starać się trzymać tu prosto, nie pochylamy się do nogi, plecy odchylone do tyłu, luźno biodra. Drugą. I teraz to samo, tylko kolano, ale robimy kółeczka do środka. Ok, wystarczy bioderka.
stronę. Kamae. Przypomnę, niewysoko, ale kolano prosto, palce w górę i liczę. Ec. Ni. San. Si. Tu. Rok. Syć. Hać. Tu. Tu. I zmieniam nogę. Ec. Ni. San. Si. Tu, rok, syć, hać, tu, tu. I luźno biodra. Drugą. Tak sobie teraz stanąć, żeby w nic nie uderzyć, nie kopnąć. Będziemy robili kopnięcie w przód, kopnięcie proste w bok. Pokażę to teraz bokiem. Majgiri do przodu i majgiri w bok, tak? Tak będziemy robili, na zmianę nogami będziemy robić. Midzi zaczyna. Eć, ni i hidari. Eć, ni, bardzo luźno. Eć, ni, hidari. Eć, ni, midzi. Eć, ni, hidari. Eć, ni, jeszcze. Midzi, ec. Ni. I dalej, ec. Ni. Luźno biodra. Drugą stronę. Daleko noga, wykrok. Tu wyprostowany, nie pochylamy się, wyprostowany. Dociskamy biodra. I zmieniamy. Druga noga. Dociskamy. Stajemy do góry. Luźno bioderka. Drugą stronę. Teraz tak. Jeśli macie z kim, to zrobimy sobie to w parach. Jeśli jesteście sami, to to też będzie ćwiczenie. Można wykonać samemu. To co zawsze, łapiemy się za ręce, staramy się jak najbardziej odchylić raz w jedną, raz w drugą stronę. Jeśli jesteście sami, to robimy dokładnie to samo sam. To wykonujemy. Ejdź w jedną stronę, w drugą stronę. Obracamy się daleko i wracamy, nogi pracują. Tak, całe ciało pracuje w jedną stronę, w drugą stronę. Ok, wystarczy. Teraz tyłem do siebie. To samo, jeśli mamy z kim, to klaszczemy w łapki. Z kimś, jeśli nie, to robimy to ćwiczenie samym. Powoli. Ejdź. I na zmianę jedną, drugą stronę. Jak najbardziej biodra pracują. Ok. Wystarczy. Luźno bioderka. Drugą stronę. Ok, myślę, że taka króciutka, ogólna rozgrzewka wszystkim wystarczy. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby się chwilę przed treningiem troszeczkę samemu porozciągać. Najpierw porozgrzewać, potem się jeszcze porozciągać. Może się to samo zrobić jeszcze później po treningu, bo to zawsze będzie z pożytkiem czas wykorzystany. Na pewno będą tego większe efekty. W związku z tym, że w tych naszych treningach uczestniczą osoby z początkujące, chociaż widziałem, że są też osoby, które w ogóle są niezwiązane z naszym klubem, cieszę się, bo ostatnio patrzyłem na osoby, które dołączyły do grupy, są to osoby nawet z różnego zakątka Polski. Bardzo fajnie, że to się rozwija, chociaż wolelibyśmy się spotkać na dojo, na sali, ale korzystamy z tego, dlatego część treningu będzie poświęcona na takie ogólne sprawy i ogólne podstawy, natomiast część treningu będzie poświęcona już tak, jak było to zaplanowane, dla tych osób, które posiadają coraz to wyższe stopnie, żeby każdy mógł się z tego nauczyć. I zachęcam do tego, żeby wszyscy, niezależnie od tego, czy ktoś
ćwiczył kiedykolwiek karate, czy dopiero teraz z nami zaczyna swoją przygodę, żeby próbował sobie to wszystko wykonać. I przypominam, prosiłem o to, żeby nagrywać swoje treningi, żebyście mogli sobie je pooglądać potem i czekam na pierwsze jakieś tam informacje, na pierwsze filmiki. Oczywiście filmiki będą tylko i wyłącznie do mojego wglądu, ja to nigdzie nie będę wrzucał na stronę. Chciałbym po prostu zobaczyć, przejrzeć sobie te filmiki, to co nakręcacie, to jak ćwiczycie, żebym mógł Wam zwrócić uwagę, bo w tej chwili ja Was nie widzę, Wy nas oglądacie. My możemy zwracać uwagę na pewne rzeczy, które należy wykonywać dokładnie, natomiast kiedy obejrzę filmik, będę mógł Wam napisać jakieś tam wskazówki, na co należy zwrócić uwagę i co jeszcze należy poprawić. A więc dzisiaj te pierwsze 10 minut czasu poświęcimy na takie typowo mocne podstawy, od którego wszyscy trenujący zaczynają. Czyli zamykamy sobie pięści, dłonie dajemy prosto, najpierw staramy się zamknąć wszystkie palce, potem dociskamy pięść i zakładamy kciuki. Kciuki nie mogą być w ten sposób, ani tu gdzieś do góry, ani też nie mogą tak odstawać, żeby potem ich nie było widać. Kciuk ma być schowany, w ten sposób zamykamy pięść. Lewą rękę dajemy na biodro, stopy mają być na wprost, szerokość bioder powinna nam się mieścić między stopami, to jest pozycja stabilna, prawidłowa i robimy pierwszą technikę chokuzuki. W miejscu uderzenie proste, przypominam, że obracamy pięści, ocieramy, ręce ocierają o biodra, tak? I uderzenie ma być w jeden punkt, nie możemy uderzać jedną ręką w jeden punkt, drugą ręką w drugi punkt. Nie staramy się skręcać barków, barki są prosto, my mamy robić tylko krótki ruch biodro, wypychamy i biodro sobie już wraca. Przy tym robimy wydech, jeśli są to młodsze dzieci, to chciałbym, żeby to potraktować na zasadzie takiego zdmuchiwania świeczki na torcie. Tak, każdy ruch to jest, dmuchamy, aż się nauczymy takiego nawyku. Robimy teraz kciuki, idź, i, san, si, go, ocieramy ręce, idź, ni, san, si, go, rób, sić, hać, kiu, czu. Ok. Teraz robimy sobie, powtórzymy sobie technikę Gedan Baraj. Gedan, poziom niski, Baraj, czyli zagarniać, zgarniać. Całe tłumaczenie blok zagarniający na poziom niski. Ułożenie rąk będziemy robili na dwa tempa. Prawa ręka z góry, lewa ręka wyprostowana. I teraz zagarniamy wszystko, co jest przed sobą. Druga ręka idzie na biodro do tyłu z dwóch względów. Pierwsze to jest to, że my wykonując ruchy w przeciwną stronę jesteśmy w stanie zrobić technikę mocniej. To jest... Znaczy może to dziwnie zabrzmi, ale czasami w tych filmach o karate jest dużo rzeczy takich prawdziwych. Jeśli ktoś oglądał film Karate Kid, tam była taka scena z tym bębenkiem, gdzie bębenek na takim patyczku był i po obu stronach bębenka były dwie takie kulki. Jak on tak kręcił, to ta kulka uderzała w jedną, w drugą stronę. Tu jest ta sama zasada. Jeśli ja jedną ręką uderzam do przodu, to druga ręka uderza do tyłu. Z tego względu... Stań tutaj. Jeśli ja uderzam do przodu, a ktoś by mnie zaatakował od tyłu, to też jest uderzenie, tak? To my tutaj normalnie uderzamy. To jest tych kilka elementów, dlaczego te techniki są robione w ten sposób. Poza tym to jest taki naturalny sposób. Wyobraźcie sobie, że ktoś idzie normalnym chodem i tylko rusza jedną ręką. No to tak się trochę źle idzie. Zazwyczaj jak idziemy, to nasze ręce naturalnie robią ruchy w jedną, w drugą stronę. W ten sposób pozwala nam to na utrzymanie takiej równowagi. I my też tutaj robimy na takiej samej zasadzie. To teraz robimy blok Gedan Baraj. Prawa ręka z góry i prawa ręka w dół i wracamy do yoi. Jeszcze raz. Midzi. Prawa z góry. Idź. Ni. San. Jeszcze raz ta sama. Idź. Prawa z góry. Ni. San. Prawa z góry, idź, i sam. Teraz parę słów do tych osób, które mają wyższe stopnie. Miejcie świadomość tego, że nawet jeżeli będziecie trenowali 20, 30 lat, 40 lat karate,
to nigdy należy nie zapominać o tym, żeby robić sobie trening podstaw, właśnie takich podstaw, bo to tylko wzmacnia nasz fundament, wzmacnia naszą technikę, wzmacnia naszą doskonałość wykonywania tych wszystkich bardziej skomplikowanych elementów. Dlatego nie można sobie powiedzieć, no przecież ja już to potrafię, ja już to znam, bo już to tyle razy robiłem. Nie ma takiego tłumaczenia. Na ćwiczenie nigdy nie jest za późno i nigdy nie ma za wiele treningu. A więc teraz robimy drugą rękę, teraz lewa ręka z góry, ja stanę bokiem, będzie nas widać w różne strony. I teraz lewa ręka idzie w dół, prawa ręka idzie do tyłu i obie ręce wracają. Idź i dalej z góry. Ni, san. Jeszcze raz, cały czas lewa ręka. Idź i san. Idź i san. Idź i san. Teraz będziemy robili prawą ręką, ale teraz już bardzo bym chciał, szczególnie te osoby, które już powinny znać schemat wykonywania bloku Gedan Barai, żeby nie zatrzymywały tych rąk tutaj. Można robić to powoli, płynnie. Ja tak stanę, żeby było widać cały czas. Nie ma tego zatrzymania rąk. Powoli, płynny ruch do samego końca. Kime, wydech jest na samym końcu. I teraz robimy 5 technik, ale już będziemy robili na zmianę raz jedna, raz druga ręka. Midzi zaczyna. Ejdź. I ręce wracają do joi. Hidari, lewa z góry. Ejdź. I ręce wracają do joi. Midzi, ecz. I wracamy. Hidari, ecz. I wracamy. Midzi, ecz. I hidari, ecz. I midzi, ecz. I hidari, ecz. I ok. Teraz przypomnimy sobie blok Age Uke. Age wznieść, Uke blok, czyli blok wznoszący. Ta sama zasada, ułożenie rąk, jest to dwie strefy blokujemy. Strefę górną, czyli Jodan, strefę średnią, czyli Chudan. Obie ręce blokują i teraz wykonujemy blok w zależności od tego, co tam jest nam potrzebne. Chcę tylko przypomnieć, że w walce bardzo rzadko stosuje się pełne bloki, bo one są zbyt wolne. Jeśli ktoś trenuje lub widział jakąkolwiek walkę, to rzadko się zdarza, że ktoś wykonuje agełkę. No, Gedan Barai może troszeczkę, to jest taki bardziej uniwersalny blok, bo te ręce pracują, ale takiego typowego, pełnego bloku Gedan Barai nie ma. Wszystko bazuje na blokach przejściowych, bo te bloki są szybsze. My mamy uczyć się właściwości pełnego bloku, ale musimy wykorzystywać. Dlatego ćwiczenie na przykład agełkę w ten sposób, że to jest tylko przewracanie rąk do góry, jest bezskuteczne, bo w rzeczywistości nie wykonamy żadnego bloku, bo zapominaliśmy o tych blokach przejściowych, które są właściwie kluczem do tego, żeby się dobrze obronić. To robimy blok agełkę, lewa ręka z góry, teraz prawa ręka idzie do góry, lewa ręka idzie na biodro i wracamy. I jeszcze raz. Hidari do góry, teraz midzi do góry i san wracamy. Idź hidari z góry, ni midzi do góry, san wracamy. Tu jeszcze tylko przypomnę, zrób na tempa, idź i jeśli nasze ciało, stęk bokiem, tak? Jeśli nasze ciało będzie w ten sposób ustawione, będziemy stali prosto, to tutaj nie ma żadnej siły. Ta ręka nie ma żadnej siły. My musimy mieć skręcone biodro. Wtedy, oczywiście w pozycji takiej stojącej nie wykonuje się, nie wiem czy nas tu widać, chyba już nie. W pozycji stojącej nie wykonuje się, kiedy nogi są razem, nie wykonuje się bloku, tylko w jakiejś pozycji, stań nawet w pozycji walki i trzymaj agełkę, ręka do góry. To teraz to przeniesienie siły jest poprzez ramię, bark, schemat bioder na nogę, która jest z tyłu. Jeżeli te biodra są zamknięte, to automatycznie nam się zamyka ta przekładnia i ta siła jest tutaj. Kiedy skręcimy biodro, to wtedy jest dużo więcej siły. Jeżeli jesteście w parach, to można sobie zrobić. Ja pokażę, bo jestem trochę większy niż Kuba. Jeśli stoję w ten sposób, to moja ręka nie ma tyle siły. Mimo to, że jestem silniejszy od Kuby, jest to słabsze. Natomiast jeżeli ja mam biodro skręcone, to już nie ma takiej możliwości, żeby ten blok
był nieskuteczny. Chciałbym, żebyście na to zwracali uwagę przy wykonywaniu bloku AGUK. I przypomnę, że my tutaj toczymy... Tak, stań. Kiedy jest uderzenie, zagarniamy wszystko, to my nie podnosimy ręki. My ją toczymy, tak? My ją toczymy, że ręka się obraca, przetacza nam całą tą siłę, przekręcamy ją poza obręb naszego ciała. Czy jest to sotołkę, czy jest to uciłkę, my obracamy, skierujemy tą siłę na zewnątrz. I robimy AGUK. Idź, i dali z góry. I pamiętać o tym, że tu lekko biodro na zewnątrz, sam. Wracamy. Jeszcze raz Hidari. Idź. Ni. Sam. Idź. Ni. Sam. I teraz druga ręka. Teraz Midzi z góry. Hidari. Teraz lewa ręka idzie do góry. I wracamy. I znowu jest. Idź. Hidari z dołu. Midzi z góry. Teraz Hidari do góry. Ni. I sam. Wracamy. Idź. Ni. Sam. Idź. Ni, san. Teraz będziemy robili na zmianę, ale na trzy tempa. Midzi zaczyna. Ech, ni, san, hidari. Ech, ni, san. Jeżeli komuś nie wychodzi, proszę się tym nie przejmować. Zaczynamy zawsze z tej pozycji. Jak się ktoś zgubił, to wracamy do pozycji gotowości i robimy sobie od początku. I znowu jest. Ech, ni, san. I druga. Ech, ni, san. Teraz z nastawieniem dla tych osób ze starszej grupy. Już teraz nie zatrzymujemy tych rąk, tylko te ręce idą, ale docelowo kończymy blok na samej górze. Nie ma tutaj zatrzymania. Młodsze stopnie mogą w ten sposób się uczyć, oni muszą opanować ten schemat. Te osoby, które zaczynają, to jest bardzo prawidłowe wykonanie. Pozwoli nam się to nauczyć właściwego bloku przejściowego. Natomiast kolorowe pasy od zielonego w górę wszyscy już robimy bez zatrzymania. Można robić to sobie w zwolnionym tempie i zatrzymanie jest dopiero na samej górze. I teraz robimy na dwa tempa liczę. Idź. Ni. Druga ręka. Idź też płynnie dopiero na końcu. Ni. I midzi. Idź. Ni. I hidari. Powoli. Idź. Kime na końcu. Ni. I midzi, powoli, płynny ruch. Ech, ni, i hidari. Ech, powoli, płynny ruch, kime, wydech na końcu. I ostatnie dwa, midzi, powoli, ech, kime na końcu. Ni, i hidari, powoli, ech, ni. Ok, rozluźniamy ręce. Zrobimy sobie teraz blok sokołkę, przypomnimy sobie go, ci co już robili, natomiast ci co jeszcze nie robili, będą próbowali go wykonać. Zachęcam potem do skorzystania z tych filmików, które są do celów jeszcze samokształcenia. Korzystajcie z tego. Można to oglądać, jesteście w grupie, więc macie do tego dostęp. Soto, czyli od zewnątrz do wewnątrz. Starać się, żeby te pięści były zamknięte. To ma być taki nawyk. Ja na treningu pozwalam dopiero osobom, które mają brązowe pasy, czyli to jest od trzeciego Q, że mogą robić to z otwartymi rękami, bo wtedy to działanie jest świadome. Natomiast teraz pięści mają być zamknięte. Ja się tak uczyłem, uważam, że jest to bardzo dobry sposób. Pięść zamknięta, do końca robimy blok. Pamiętać o tym, że ten blok ma chronić nasze ciało od strefy głowy do strefy pasa, tak? I my musimy, jak ten blok będzie za krótko, to teraz pewnie widać, bo stoję naprzeciwko kamery, że ten blok jest nieskuteczny, bo jestem nieobroniony. Muszę zrobić daleko tak, żeby moje przedramię, czyli udę, przedramię, wyszło za obręb mojego ciała. I też robimy na tempo. Midzi zaczyna. Edź, prawa do góry, ręka lewa z przodu. Ni. Sam. Ręce na dół. Jeszcze raz ta sama. Prawa. Edź. Ni. Sam. Midzi, edź. Ni. Sam. Midzi, edź. Ni. Sam. I hidari. Edź. Ni. Sam. I jeszcze raz hidari. Edź. Ni. Sam. Edź. Ni. Sam. Edź. Ni. Sam. Teraz robimy midzi,
ale już staramy się robić kimę dopiero na samym końcu. Te elementy kimę robimy dopiero na samym końcu. Powoli, jedź, kimę dopiero tu. Ni, ichidan, jedź. Ni, midz, jedź. Ni, hidar, jedź. Ni, midz, jedź. Ni, hidar, jedź. Ni, okej, okay, wystarczy. Rozluźniamy ręce. Ja muszę kontrolować czas, żebyśmy zdążyli zrobić to, co jeszcze chciałem. Powtórzymy jeszcze technikę shuto i przystąpimy do tej części treningu, której jeszcze nie było, tak? Będziemy przerabiali nowe rzeczy, czyli będziemy kończyli kata heian sandan. Shuto, kan w dłoni, uke. Z poprzednich już rzeczy powinniście wiedzieć, blok, czyli shuto, uke, blok, kantem dłoni. Jak w poprzednich blokach ręce wracają na biodro, tak tutaj staramy się, żebyśmy zostawiali rękę w tym miejscu, gdzie jest plot słoneczny. Siła nie jest tylko tej ręki, która blokuje przed nami. Musimy robić to jednocześnie. To jest tak, jakbyśmy próbowali zrobić shuto. Ja będę trzymał mocno ręce, próbuj zrobić. Ja będę mocno trzymał, w pewnym momencie jest mocno ciągnij. Ja puszczam i w tym momencie zrób blok, tak? Trzymam, puszczam i w tym momencie zrobiony jest blok. To jest takie rozerwanie. Całe ciało musi pracować. Całe barki pracują. Jeśli to jest tylko ruch ręki, to jest żaden blok, to jest tylko ruch, strata czasu i w realnej sytuacji jest to nieskuteczne. Spowoduje to tylko to, że będziemy zdziwieni, że no jak to? Zrobiłem blok, a on jest nieskuteczny. Musimy pracować całym ciałem. Dynamika, kimę, wydech, spinamy mięśnie brzucha. W ten sposób robimy. Żeby nam się shuto wykonywało troszeczkę wygodniej, to staniemy sobie w takiej pozycji L-dachi. Pięty są na jednej linii i stopa od stopy jest w odległości 1-1,5 stopy. To jest taka pozycja L. Stopy są tak ułożone, czyli tak to się nazywa, bo dachi to jest pozycja. Pozycja litery L, można sobie to tak przetłumaczyć. I robimy. Prawa ręka z góry. Teraz na drugie tempo. Ni. Robimy shuto. Jeszcze taka wskazówka, jakbyśmy sobie kropeczkę długopisem zrobili na małym palcu, na kostce, to w tym momencie powinniśmy go widzieć. Jeśli mamy dłoń ułożoną bokiem, to znaczy, że ten mój blok jest nieskuteczny. Musimy uderzyć dokładnie kantem dłoni, jak on będzie bokiem, to nasza siła tam się rozejdzie. Ja tutaj nie będę Wam fizyki wykładał, ale siła jest sumą wypadkowych siły skierowanej na wprost i po ukosie. Jeśli nasza ręka idzie w dwóch różnych kierunkach, czyli w bok i po ukosie, to ta nasza siła się rozejdzie. Jeśli natomiast idzie w jedną stronę, czy to jest linia prosta tutaj, czy będziemy robili w ten sposób, to tu już jest wypadkowa siły. Ta siła się rozłoży i nasza technika będzie o wiele słabsza. To dla tych, którzy już mają fizykę, albo w niedługim czasie tą fizykę będą mieli. Robimy powoli. Ec, ni, kime na końcu, tak? I znowu jest ec, ni, ec, ni. Teraz oczywiście zatrzymujemy tutaj ręce, ale za chwilę będziemy robili płynny ruch. Będziemy robili tylko jeden moment zatrzymania. Jeszcze robimy ec, ni, ec, ni, ec, ni, ec. I zmieniamy pozycję na drugą stronę. Teraz hidari ręka z góry. Też zauważycie, że tutaj są dwa bloki przejściowe. Ten, który chroni naszej strefy średniej i niskiej. Ten chroni strefę wysoką. I dopiero możemy wykonywać właściwy blok lub zamienić go zamiast bloku shuto uke. Będziemy robili shuto uchi, czyli będzie to cięcie kantem dłoni. Wtedy będzie można wykonać atak. Robimy ić, ni. Ec, ni, ec, ni, ec, ni. Zwróćcie uwagę, że tu muszą jak najmocniej te barki pracować. Oczywiście im będziemy dynamicznie wykonywali, tym ta praca musi być większa, bo wtedy będzie siła. Zmieniamy stronę i teraz już nie zatrzymujemy ręki. Staramy się robić to jednym płynnym ruchem. Powoli, ec, ni, san. Czyli nie ma zatrzymania. Jeden płynny ruch. Ec. Ni.
Ja muszę tu jeszcze Kubę podglądać, żeby się miał okazję lepiej przygotować do egzaminu, bo egzamin was czeka jeszcze w tym roku, więc te lekcje na pewno się wszystkim przydadzą, na pewno można z nich wyciągnąć jakieś odpowiednie wnioski i zobaczyć jak jest, ale musicie kręcić swoje filmiki, musicie się sami oglądać. Zmieniamy druga strona i robimy na jedno tempo teraz, tak? Jest ec, i ec, i można to robić wolniej, ale na jedno tempo. San, si, jednym płynnym ruchem, nie ma zatrzymania ręki. Ec, ni, san, si, to, ok. Wystarczy. Tyle jeśli chodzi o techniki ręczne. Robimy łyczek wody i za chwileczkę przystąpimy do dalszej części treningu. Nie pić za dużo. 2 małe łyczki, 3 małe łyczki, nie pić za dużo. Ok, wracamy na swoje miejsca. U was to pewnie troszeczkę jest z opóźnieniem, więc my już zaczynamy ćwiczyć, a wy dopiero pijecie wodę. Ale tak to niestety wygląda, bo ja widzę swój podgląd, bo mamy telefon od Kuby położony na boku. Tamten telefon nas pokazuje, a tu dopiero, o, Kuba w tym czasie już tutaj stoi, a my ten. O, cześć Killer. Widzę, że nawet do nas Killer dołączył. Ja cię mam nadzieję, że trenujesz. Cieszę się bardzo. Fajnie, że jest taka możliwość. Bardzo bym chciał jeszcze poświęcić dosłownie 5 minut na przypomnienie zasady poruszania się i właściwie zasady wykonywania pozycji. 3 takie najważniejsze pozycje. Pozycja Zen Kutsudachi. Zen w tym momencie chodzi o przód. Kutsu, czyli zgięty przód. Dachi pozycja. To jest szerokość bioder mieścimy między stopami. To jest tak, jakby nasze stopy stały na prostej kresce. Noga jest do tyłu i bardzo staramy się, żeby nasza stopa była jak najbardziej z tyłu wyprostowana. To jest dobra pozycja. Zen Kutsudachi, tak? Ważna jest rzecz. Kuba będzie oczywiście pokazywał z jednej strony, ja będę pokazywał z drugiej strony. Najczęstsze błędy to, że kolano nie dolega do przodu. Jeśli popatrzymy z góry i widzimy swoje palce, to znaczy, że nasza pozycja jest zła. Kolejna rzecz. Często się zdarza, że ta stopa z tyłu, która jest, to jest za bardzo skierowana na bok i to wtedy nam blokuje biodra. Jak będziemy chcieli zrobić mocne uderzenie czy jakąkolwiek technikę, to jesteśmy tacy sztywniejsi. To jest tak, jakbyśmy mieli drewnianą nogę, ona jest nieelastyczna. Ta stopa powinna być jak najbardziej. Wtedy zauważcie, możecie sobie spróbować dać stopę na wprost i spróbujcie sobie pokręcić biodrami. Jest to bez problemu, tak? Natomiast jeżeli damy stopę sobie na bok i teraz próbujemy skręcić biodrami, to zauważacie, że jest już tutaj dźwignia na staw kolanowy i na staw skokowy i nie mamy takiej możliwości zrobienia. I pamiętajcie, żeby nie cofać tego kolana. I kolejna rzecz. Dużo osób się pochyla, robi w ten sposób techniki. Biodra mają być wyprostowane, plecy wyprostowane. W ten sposób Zen Kutsudachi. Kolejna pozycja Kibadachi. Kiba, jeździec. To jest od tego, że obie nogi są ugięte. Pozycja jest elastyczna, dynamiczna. To jest tak, jakbyśmy połączyli 2 pozycje Zen Kutsudachi. Ja się pewnie będę czasami powtarzał, ale to jest bardzo istotne. Ja będę to tak długo powtarzał, aż wszyscy będą to przestrzegali, dotrze to do nich. Jedno Zen Kutsudachi, robimy zdjęcie, tniemy go na pół. Teraz robimy drugie Zen Kutsudachi, robimy zdjęcie, tniemy na pół. Składamy i mamy pozycję Kibadachi. To jest bardzo istotne. I bardzo fajne ćwiczenie, które uważam, że jest z pożytkiem, bo szybko można sobie opanować pozycję Kokutsudachi. To jest to, kiedy z pozycji Kibadachi przestawiamy sobie palce, tak? Przestawiamy palce w jedną stronę, teraz to robimy, na drugie tempo kolano wraca, pamiętając o tym, że nie zostawiamy tej nogi, tylko musimy
środek ciężkości dać w to miejsce, które on ma być. Teraz jest na środku, teraz go przesuwamy. Znowu wracamy na środek, na drugą stronę przesuwamy, wracamy na środek i robimy to w ten sposób. Stajemy w kibadachi. Tak, biodra do przodu. O, teraz jest ok. Ręce dajemy do tyłu i na zmianę robią stopy. Ecz, jedno tempo, ni, powrót, po jednej pozycji. Szeroko kolana. Pozdrawiam te osoby, które są bardzo dobrze rozciągnięte. Bardzo proszę, żeby sobie zrobić jak najniższą pozycję, ale nie niską. To nie ma wyglądać potem tak, tylko to wszystko wypychamy. Tu też można stać nisko, też można sobie zmieniać układ pozycji. Próbujemy. Kibadachi i robimy na dwa tempa. I nie zapominamy o wydechu. Nawet kiedy przestawiamy stopę, to jest tak, przestawiamy, wracamy. Tu wszystko pracuje biodro. To nie jest tylko ruch nogi. Tu musimy zrobić ruch biodra. To najpierw biodro nam wyrzuca tą stopę i biodro wciąga. Robimy. Teraz będziemy przerzucali stopy z jednej strony na drugą stronę. Tu już ukłony do tego, bo tu w kata właśnie jest ten element, czyli wszyscy już go wykonywali, tylko nie mieli tej świadomości, że to jest taka fajna sprawa i możliwość poprawienia sobie jakości wykonania pozycji. To robimy. Kibadachi. I teraz przerzucamy biodra na drugą stronę. Ale tu tak, żeby biodro pracowało, tak? Biodro. Nawet jeżeli ten ruch barkami jest troszeczkę większy, chciałbym, żeby na to zwracać uwagę. Ok. Dołożymy do tego shuto. To jest dosłownie po trzy powtórzenia na stronę i przechodzimy do kata. Na drugą stronę dynamicznie. I jeszcze musimy zrobić sobie dwa razy po trzy razy, żeby sobie skontrolować pozycję. Robimy raz, dwa, trzy i dopiero patrzymy na układ naszych nóg, poprawiamy, korygujemy. Nie patrzymy cały czas, bo będziemy mieli taki nawyk, że będziemy się pochylali. Czyli jeszcze raz robimy shuto. I sprawdzamy stopę. Tu jeszcze centymetr mógłbyś dociągnąć. O, tak właśnie, dobrze. I w drugą stronę robimy. I sprawdzamy stopy. Jest ok. Polecam wykonywanie tych ćwiczeń. Na pewno w szybkim czasie dojdziecie do perfekcji, bo do tego dążymy. Do perfekcji wykonywania i poruszania się we wszystkich pozycjach. Wtedy kata, którą uwielbiam, na pewno będzie na wyższym poziomie, jeśli chodzi o Wasze wykonanie. I teraz właśnie skupimy się na kata. Przypomnijmy schemat Heian Shodan, Heian Nidan i skoncentrujemy się na tym, żeby dzisiaj dokończyć kata Heian Sandan, bo zrobiliśmy kata Heian Sandan wczoraj do pierwszego kiai, a dzisiaj skupimy się na tym, żeby od pierwszego kiai do samego końca wykonać całe kata. Heian, spokojny duch, Shodan, pierwszy poziom, proszę to sobie zapamiętać. Powtórzymy tylko ten najbardziej newralgiczny element, czyli poruszanie się w tych pierwsze dwie techniki, to jest Gedanbara i Oizuki. To sobie zrobimy powoli. Jeszcze raz wróćmy. Zwróćcie teraz uwagę na to. Ja obrócę się tak, żeby to było widać. Jest blok. Nie podnosimy tej ręki. Nie będę stawiał na szali mojej głowy, ale zdaję sobie z tego sprawę, że duża część osób po Gedanbarai podnosi rękę i dopiero robi oizuki. Nie ma, jest Gedanbarai, nie podnosimy tej ręki do góry. Nie ma podnoszenia ręki przy przejściu, a wiem, że tak duża część osób wykonuje. Kuba robi w jedną stronę, ja w drugą, będziemy wtedy wszystko widzieli. Powoli, tylko w tą stronę, bo się stracisz. O. Powoli jest edge. Ja się teraz odwrócę, bo będzie mnie lepiej widać. Teraz robimy
Udebaraj, skręcamy biodro, skracamy pozycję. Ageuke, tetsui noga, wraca i do przodu robimy oizuki. To jeszcze raz, pogenabara jest. Ić, to są takie dwa ruchy na jedno tempo. Jeden blok, drugi blok, tetsui. I do przodu oizuki. Jeśli chodzi o kata heianidan, to tylko ten początek. Ja przypomnę, że nie możemy robić bez kontroli tego ruchu. Stań tu. Bo kiedy partner będzie nam trzymał rękę mocno i my będziemy próbowali tą rękę przebić i w pewnym momencie partner nam ją zabierze, to my polecimy tam. To jest największy i najczęstszy błąd, który się wykonuje, bo niezależnie od tego, czy jest przeszkoda, czy tej przeszkody nie ma, to moja technika kończy się w tym samym miejscu. Jeśli na przeszkodę trafiam wcześniej, to moje mięśnie powinny się napiąć wcześniej, odrzucić. Natomiast jeśli nie ma tej przeszkody, to robimy kimę w tym miejscu, w którym powinno się to wykonywać w kata. Przypomnę tylko, że nie ma biegania do przodu, nie ma cofania się, nie ma przekładania rąk na boki. Jest kilka wersji, niektórzy robią w ten sposób, niektórzy robią jeszcze z bioder. My wykonujemy to na zasadzie takiej, że obniżamy środek ciężkości, robimy ten pierwszy ruch w tą stronę, tak? Pamiętając o tym, że głowa minimalnie wyprzedza pierwszy ruch. Ja tak stanę, żeby nas było obu widać. Powoli robimy. Głowa H. Ni, sotouk, uracuki, san, tetsui lub cuki, w zależności od tego, co będzie tam potrzebne do wykonania. I kolejna sprawa. Tu teraz w grę wejdzie przestawienie tych stóp, to co ćwiczyliśmy w koku cudaci. H. Ręce z dołu robią ruch. Ni, sotouk, uracuki, san, tetsui, tak? I jeszcze tylko jeden element. Nie podnosimy się, nie przestawiamy, nie przesuwamy się. Tu tylko dostawiamy nogę do połowy. Teraz będziemy wykonywali okogiri, uraken i shuto. Ale tylko te pierwsze trzy ruchy w jedną, w drugą stronę robimy. Powtórzymy sobie to jeszcze raz. Powoli obniżamy środek ciężkości. Ni, san, ich, ni, san. Ok, wystarczy. Rozluźnij sobie troszeczkę ręce. Zdążymy. I skupimy się na kata Heian Sandan. San, czyli ich, ni, san, trzeci poziom. Ważna rzecz. Część osób popełnia błąd już przy samym wyjściu, bo robi tą rękę z góry. To jest normalna zasada wykonywania uchi, uke, uchi od wewnątrz do zewnątrz, czyli tak jak do gedambarai, tak jak do age uke robimy układ rąk, z tym, że tutaj ręce wychodzą na zewnątrz. Do koku cudaci też nie biegniemy do przodu, nie robimy tego ruchu do tyłu, noga prawa zostaje, z zasady wykonuje się normalne kata w lewą stronę zaczynając, z pewnymi wyjątkami, ale skupimy się tylko na Heian Sandan. Powoli. Blok przejściowy. Uchi uke. Ja teraz stanę w ten sposób. Teraz mamy lewą rękę, blok. Lewą rękę mamy blok. Teraz dostawiamy, nie podnosimy się do góry. Nogi są lekko ugięte. Prawa ręka uchi robi, lewa ręka robi uchi, tak? Jeszcze raz to zrobimy. Powoli. Ich. Ni, san. Ja tylko przypomnę, że te dłonie mają być w ten sposób. Nie robimy tego ruchu na zewnątrz, bo jak się odwrócę, to moich rąk nie widać. Będzie tylko widać ten moment, kiedy ręce się przechodzą. To jest błąd, kiedy te ręce tak wystają, albo w ten sposób robimy. Pięść na wysokości barków, tak? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tak. Robimy dalej. Teraz jest morote uke. Głowę odwracamy. Morote, czyli podwójny wzmocniony. Koku cudaci. Pięść jest mniej więcej w połowie przedramienia. Przejście do przodu robimy. Nakrywamy. Nagashi uke.
do przodu nuki te, dłonie spod ręką, pod łokciem. Teraz wykręcamy rękę. To nie w ten sposób, że my sobie tylko tak zrobimy, tak jakby nam ktoś wykręcał rękę. Wykręca nam tą rękę, my się obracamy, dociągamy biodro. Teraz wyrywamy tetsui do kibadachi i robimy pierwsze kiai oizuki w zenku tsudachi. Dotąd doszliśmy wczoraj, teraz skupimy się na tym, co robić dalej. Ja na razie to pokażę od przodu. Teraz w ten sposób, po tsuki, po kiai, robimy ściągnięcie bioder. Nie robimy żadnego takiego sztucznego przechylania się. Zawsze wszystko pracuje biodro. Robimy ude baraj, ude przed ramieniem. Baraj zagarniamy, skręcamy, dostawiamy. Łokcie, kolana są lekko ugięte. Nie są prosto, nie są mocno ugięte, tak? Jeszcze raz sobie to zróbmy. Powoli, ude baraj, skręcamy biodro, ręce wracają do pozycji tu. Częstym błędem jest, że tymi kciukami się podpieramy. Tak, schowaj kciuki, nie? Tymi kciukami się podpieramy. Teraz kolejna rzecz i to jest trudny element w kata heian sandan. Technika mikatsuki geri. Mikatsuki, czyli półksiężyc taki robimy. Geri, czyli kopnięcie. Noga wychodzi na początku jak do majgeri. I teraz skupmy się na tym. Dłonie sobie dajemy na biodra. Tak stań, żeby Ciebie też było widać. Tak, bo ja Cię trochę zasłaniam. Stopy razem, kolana lekko ugięte. I teraz staramy się kopnąć do przodu majgeri. Tak? Powoli. Idź. I. San. I teraz lewą nogą. Idź. I. Tak. Teraz próbujemy. Jeżeli ktoś nie potrafi zrobić tego z nogą wyżej, to może sobie robić niżej. Staramy się zrobić tak, żeby zatrzymać nogę do przodu, tak? Robimy powoli, zatrzymujemy i noga wraca. Jeśli nie idzie na wysokości pasa, to proszę sobie próbować troszeczkę niżej. Chodzi o ten schemat zatrzymania. Robimy na zmianę nogę. Idź. I druga noga. Idź. Dlaczego zatrzymujemy nogę? Ja tu muszę teraz wykorzystać kubę, bo chciałbym to pokazać powoli. Stań tak, to ja muszę się podeprzeć. Tak. Technika mikatsuki geri. Robimy do przodu kopnięcie, w ostatniej fazie skręcamy stopę. W ostatniej fazie skręcamy stopę. Częstym błędem jest to, że niektórzy robią w ten sposób nogą. To jest totalnie źle. To nie na tym ma polegać i w tym momencie nie jest to ta technika. My mamy wykonywać jakby do przodu, w ostatniej fazie skręcamy i przenosimy biodro do kibadachi. Postaram się to jeszcze raz powoli pokazać. Noga wychodzi jak do majgeri. W ostatniej fazie zataczamy koło i wracamy do kibadachi. I spróbujemy sobie to wykonać. Stoimy, przesuń się, bo tu widać całe drzwi, więc tam Ciebie nie będzie widać, tak? Powoli robimy. Mikatsuki geri. Zagarniamy kibadachi, plecy wyprostowane. Kiedy noga spada, robimy empiukę, nie przechylając się, skręcamy się. I kiedy po bloku, to musimy pokazać razem, stań tu. Tak jakby była, nie, troszkę się na tą stronę, jakby była interpretacja tego ruchu. Partner robi atak. Jedną ręką, potem drugą ręką powoli. Blokujemy. Teraz atakuje druga ręka. Blokujemy. I teraz nie mamy miejsca do wykonania normalnego urake, więc musimy zrobić uderzenie z góry na dół. Dlatego ta ręka z góry na dół, to się nazywa otoshi. Otoshi z góry na dół. Pokażę bokiem. To było ruch pierwszy. Blokuję. Blokuję. I teraz już nie mam tu miejsca, tak? Do wykonania. Dlatego muszę robić z góry na dół ta ręka robi atak. To spróbujemy sobie wykonać to powoli, płynnie. Powolutku. Idź. Raz. Z postawieniem blok. San. Urake. I to są trzy takie przejścia. Proszę zwrócić uwagę na to, że teraz nie przestawiamy stopy. Nie robimy tego ruchu tak.
Tylko tak jakbyśmy chcieli, tu się podeprę troszeczkę, jakbyśmy chcieli wykonać tu Majgeri. I teraz to moje biodro skręci mi stopę. Jak do Majgeri i znowu wykonam ruch i przejdę do Kibadachi. Próbujemy zrobić. Eich, Mikatsuki, Enki, Otoshi, Urate Nuchi. Tu się przesuniemy jeszcze raz. I kolejna technika, przypomnę. Tak jakbyśmy chcieli zrobić, nie przestawiamy sami stopy, tylko staramy się, żeby tu biodro mi przestawiło stopę. Raz, dwa, trzy. Prosto plecy. Nie zapominając o kibadaczy. Kolejny element. Robimy otwartą ręką. Powoli blok. Nie do prostej ręki. Ręka jest lekko zgięta. Nie trzymamy na wprost, tylko staramy się trzymać bokiem. To też nie jest trudne, choć nie jest też łatwe. Kibadachi. Do przodu robimy. Oizuki. Tu się troszeczkę przesuniemy, bo się nie zmieścimy. I po oizuki przestawiamy nogę bokiem do kibadachi. Z tej pozycji przestawiamy nogę do kibadachi. Ja się tu muszę przesunąć. Teraz zamieniamy ręce. Ręce będą w ten sposób pracowały, ale przestawiamy lewą nogę. Zamieniamy ręce. Hikite. Zamieniliśmy układ rąk do kibadachi. Yoriashi, czyli teraz mamy przesunięcie. Nie przeskakujemy. Nie przestawiamy nogi. To się dzieje jednocześnie, tak? I zamieniamy układ rąk. I to jest drugie kiai. No niestety musiałem pokazać tak tyłem, ale to tylko w ten sposób będzie widać. Powtórzmy sobie to od tego momentu. Trzeci element zrobiliśmy. Teraz jest ich. Do przodu. Oizuki. Kibadachi. Przejście. Zamieniamy rękę. Kibadachi. Yoriashi. I wracamy do pozycji gotowości, wracamy do joi. Tu jest drugie kiai. Kiai, po co jest kiai w kata? Zdążymy. Po co jest kiai w kata? Kiai w kata ma nam demonstrować wykonanie bardzo mocnej techniki. Są elementy, gdzie jest ten ruch powoli, choćby ten element tutaj, on nie jest ani mocno, ani dynamicznie. Jest bardzo luźny ten element. Natomiast wszystkie elementy, które wykonujemy kime mocno, one są, zostaje nas z każdej techniki po troszeczkę, zostaje nam jeszcze siły i tą energię, którą mamy w środku, staramy się wyrzucić właśnie tam, gdzie jest to kiai. Co nie znaczy, że to kiai ma być na zasadzie to nie na tym polega. Mamy wyrzucić, skompensować maksymalnie tą siłę w jak najkrótszym czasie i w jednym momencie. Dlatego wykonuje się to kiai po to, żebyśmy mogli rozładować to nasze wewnętrzne napięcie, żebyśmy mogli dalej wykonywać pewne techniki. Bo wyobraźcie sobie, że skakujecie do basenu pod wodę albo nawet płyniecie na wodzie i robicie tak. I przez pół godziny płyniecie, tak? No jest to niewykonalne. Czasami trzeba zrobić wdech i wydech. Czasami ten wdech jest krótszy, szybszy, czasami jest wolniejszy, płynniejszy. Tak samo jest tutaj. My wszystko musimy dostosować do tego, czy ta technika jest wolna, wtedy ten ruch robimy powoli, czy technika jest dynamiczniejsza i robimy go wtedy troszeczkę mocniej. Bo na tym ma to polegać, że my musimy tą siłę wyrzucić z siebie. Częstym błędem, które popełniają osoby przy wykonywaniu mocnej techniki, to jest zbyt wczesne napinanie mięśni. Wyobraźcie sobie, że moment tego kime, moment tej kompensacji siły, moment tego, kiedy robimy to kiai, to jest tak, jak przyciskamy włącznik od zaświecania światła. My nie przyciskamy go długo. To jest tylko moment pstryk i światło się świeci. I u nas ma być dokładnie tak samo. Dokładnie, no właśnie, moglibyśmy sobie zaświecić światło. To jest ten moment. Patrzcie, pyk i światło się zaświeciło. To nie jest tak, że ja przyciskam
ale dopiero po jakimś czasie to światło się zaciemni. No to jest niewykonalne. Uważam, że jest to taki namacalny przykład tego, że nasze kiaj, nasza siła powinna się skupić w jak najkrótszym czasie i w jak najmniejszym punkcie. Wtedy będzie miała najwięcej siły w myśl zasady fizyki, że siła to jest prędkość razy masa. Nasza masa się nie zmienia. W danym momencie czasu nasza masa jest stała, niezależnie od tego, czy ktoś się za chwilę napije butelkę wody, czy coś tam zje, to jest niewielka akurat różnica. Nasza masa jest stała, natomiast jeżeli zakładam, moja masa wynosi 100, tutaj bez podawania jednostek, prędkość mojej ręki jest metr na sekundę, czyli moja siła jest 1 razy 100, jest 100, tak? Jeżeli ja zwiększę prędkość wykonania mojej techniki, zrobię ją 2 metry na sekundę, to moja siła ile będzie wynosiła? 2 razy 100, czyli 200. Kolejna rzecz, na którą chciałem jeszcze Wam zwrócić uwagę, taka dosyć istotna, bo część osób ma problem z takim dynamicznym wykonywaniem techniki, z wykonywaniem kime i z wykonywaniem tego kiaj. I zazwyczaj kime jest na zasadzie tss, tss, i tu normalnie buzia cała pochlapana, bo się człowiek popluł, że też nie popluł osób, które stoją koło niego. I to niby kime jest słyszalne, ale to jest zwykły wydech. Poza tym, żeby uzyskać taki tss, dźwięk, to my musimy zacisnąć te mięśnie, czyli zmniejszamy przepływ naszego powietrza. My to powietrze musimy jak najszybciej wypuścić. Więc my musimy zrobić to jak najszybciej. Im większa przepustowość rury, tym szybciej się to powietrze z nas wydobędzie, tak? I automatycznie nasza siła będzie większa. Nie można zrobić szybkiego wydechu i powolnej techniki. To bardzo jest ciężkie do wykonania. Jeżeli natomiast my będziemy starali się przyspieszać nasz wydech, to nasza technika będzie starała się za tym nadążać i zauważycie, że wasza dynamika bardzo wzrośnie. Chcę zwrócić uwagę jeszcze na jeden istotny element, żeby nie napinać za wcześnie rąk. Daj rękę. Bo ja tu i tutaj przepycham partnera. Nie. My mamy zrobić ten element luźno. Koniec tylko. Tylko koniec. Daj drugą rękę, tak będzie lepiej widać. Ja nie napinam ręki i nie staram się to przepchnąć, bo ja muszę się siłować. Ja mam tylko do wykonania. Ja w krótkim czasie wykonałem, ta jego ręka odleciała. Ja uzyskałem większy efekt. Niż, jeszcze raz, ja będę mocno trzymał, ja będę się siłował, to ja muszę się z nim siłować i ciężko jest mi przepchnąć. Natomiast ja robię luźno i ta ręka jego odleciała, mimo to, że on używał tyle samo siły. My zużyliśmy mniej siły, partner używa tyle samo siły, a efekt jest zupełnie, zupełnie różny. Chciałbym, żebyście na to zwracali uwagę. Jeśli macie problem z rozluźnianiem, to chciałbym, żebyście sobie nad tym właśnie pracowali. To jeśli sezon się dopiero zacznie, zaczną latać muchy, proszę sobie próbować łapać muchę. Jak będziecie za szybko napinali rękę i napinali mięśnie, to nigdy tej muchy nie złapiecie. Natomiast jak będziemy starali się robić luźno i szybko zamykać dłonie, to tą muchę uda nam się złapać. Można sobie ją puszczać w pokoju i próbować ją łapać do skutku. Pałeczkami oczywiście, tak. Kuba będzie łapał pałeczkami, nakręcimy z tego klip i pokażemy, jak Kuba łapie muchę pałeczkami, tak? Nie no, oczywiście filmowe sztuczki. Ja nie mówię, że jest to niewykonalne. Mógłby być to przypadek, ale żeby tak zrobić, no... Teoretycznie jest to wykonalne, ale myślę, że nie będziemy sobie gdybali na ten temat. Podsumowując dzisiejsze zajęcia, bo chyba dobiegamy do końca. Podsumowując sobie dzisiejsze zajęcia, chciałbym Was prosić o to, żebyście ćwiczyli sobie układ nóg w zenku cudaci, w kibadaci, w koku cudaci, te wszystkie przejścia, ale dokładając do tego wydech, tak? Kontrolować sobie wydech. Jeżeli chcecie się nauczyć takiego szybszego robienia wydechu, to można to sobie zrobić na zasadzie takiej samej. Jeśli jest to partner, to można robić w ten sposób, że robimy tak i partner musi zdążyć napiąć brzuch.
ale myślę, że bardzo skuteczne jest własne robienie, żebyśmy robili, że jest i musimy zdążyć napiąć mięśnie brzucha, oczywiście z wydechem, nie, że my tylko napinamy brzucha, powietrze w środku zostaje, bo to skończy się tragicznie, skończy się tym, że karp świąteczny w waszej osobie będzie miał trochę większe oczy i może to być takie dosyć mało przyjemne i skończyć się wizytą w ubikacji, szczególnie wtedy, kiedy wasz brzuch będzie pełny. Mamy starać się jak najszybciej napinać mięśnie brzucha, próbować sobie robić, żeby to kime było w jak najkrótszym czasie i nie sztuczne, bo tak niektórzy robią, a ręka sobie robi, co się tam żernie podoba, czy noga. Pracujcie nad tym, kręćcie swoje filmiki, oglądajcie się, porównajcie z tym, co my prowadzimy razem z Kubą. I tutaj fajna rzecz, że udaje nam się wspólnie poćwiczyć. Wiem, że jest sporo takich osób, które ćwiczy razem, bo są rodzinne. Rodziny, które trenują po 3, po 4 osoby. Cieszę się bardzo, macie lepiej, macie łatwiej, macie więcej możliwości. Zachęcajcie swoich rodziców, swoich dziadków nawet do ćwiczenia. Jest teraz okazja do tego, żeby wspólnie spędzić ten czas i pokazać wszystkim, co wy tak naprawdę robicie na treningu. Myślę, że też rodzice czy dziadkowie będą bardziej doceniali waszą pracę na treningu. I chcę wam powiedzieć, szczególnie tutaj do tej młodszej części grupy, która nas teraz słucha i ogląda, że wy będziecie wtedy nauczycielem dla swoich dziadków, dla swojego starszego rodzeństwa, bo wy macie już troszeczkę większą wiedzę. Co nie znaczy, że macie nosić głowę do góry i uważać się, że pozjadaliście wszystkie rozumy, bo nie na tym ma to polegać. Ale teraz jest okazja do tego, żebyście mogli wszystkim pokazać, na czym polega ten trening. Zaproście swoich znajomych, zaproście swoich krewnych, którzy są w różnym rejonie Polski. Oni muszą się oczywiście zalogować na naszą stronę, poprosić o dołączenie do grupy, bo ja tam widziałem niektóre wpisy, że kogoś tam nie ma w grupie, ale ja go muszę zaprosić. On musi wysłać do mnie zaproszenie, prośbę o dołączenie do grupy. Prośbę o dołączenie do grupy Treningi Klub Enso, ewentualnie na moje prywatne konto Janusz Bajorek i wtedy ja go dołączę do tej grupy i będzie mógł sobie z nami ćwiczyć, na żywo nas oglądać i będzie miał potem dostęp do tych filmików, do tych treningów, które były już wcześniej przeprowadzone. Widzimy się jutro o godzinie 16. Dziękuję bardzo. Jeśli ćwiczyliście w parach, to ukłon do siebie. Stajemy ładnie na zbióreczkę. Fajnie, że to tak możemy sobie zorganizować z daleka, ale to też tak ma właśnie wyglądać. Musum widać. Hej. Os. Sejzam. Należy się zrelaksować teraz, robimy mokuso, zamykamy oczy, plecy mają być wyprostowane, nie garbimy się, wyprostowane, wdech robimy przez nos, przytrzymujemy chwileczkę powietrze i bardzo powoli robimy wydech i proszę bardzo, oddychamy. Kemok, otwieramy oczy. Szameni rej. Os. Szychani rej. Os. Tkani rej. Os. Tiroco. Rej. Os. Arigato. Widzimy się jutro o 16.